Łukasz Pawecki, mistrz federacji FEN Formule K1 do 77 kg. Pierwsza obrona mistrzowska w Lublinie. Czas szybko leci. Niedawno pas zdobyty, teraz pierwsza obrona. Pytanie na samym początku nasuwa się jedno. Czy łatwiej jest bronić? Czy z większą presją przychodzi się do tego, jak pas trzeba było zdobyć we Wrocławiu w maju tego roku? Witam serdecznie. Przede wszystkim cieszę się, że ta obrona jest w tak niedalekim czasie, czyli nieco ponad pół roku, także z tego jestem bardzo zadowolony. A jeśli chodzi o moje podejście do zdobywania czy obrony, dla mnie najważniejsza jest walka, do każdej przygotowuję się na 100%. Większa presja myślę, że była przed pierwszą walką, bo byłem nowym człowiekiem federacji, chciałem się pokazać, teraz powiedzmy, że jestem bardziej swój. No jednak walka nie na moim terenie, zawodnik mocny będzie chciał mi odebrać ten pas. Także podchodzę w 100% przygotowany, gotowy do tej walki. Proszę powiedz mi coś na temat pojedynku z Wojciechem Wierzbickim. Wróćmy do tego pojedynku mistrzowskiego. Pojedynek w kategorii wagowej, w której nie zawsze walczyłeś, mówimy o limicie 77 kg, z zawodnikiem, który w Federacji FEN toczył wtedy szósty pojedynek we Wrocławiu, czyli niedaleko obok jego domu rodzinnego. Wszystko wskazywało na to, że to ty będziesz w mniejszości, jeżeli chodzi o i obecność kibiców na trybunach i o wszystkie argumenty. Tymczasem pokazałeś po bardzo wyrównanym, dobrym pojedynku, że jesteś najlepszym zawodnikiem w FEN, jeżeli chodzi o tę formułę. I trzeba powiedzieć, że wygrałeś zasłużenie walkę z Wojtkiem, który miał swoich argumentów sporo w tej walce. Tak, ja myślę, że to była dobra walka. Nie byłem pewny co do tej kategorii wagowej, no nie wiedziałem, tak naprawdę była pierwsza walka 77 kg, jednak nie czułem się gorszym zawodnikiem oglądając wcześniej walki Wojtka, który wiadomo świetny poziom reprezentuje. Wiedziałem, że poradzę sobie technicznie, tylko nie wiedziałem co będzie z tą moją siłą. Okazało się, że w wadze 77 kg ta moja siła jest jednak atutem dalej, także jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem ten pas i pokazałem się z tej lepszej strony niż jeszcze Wojtek. Jeśli chodzi o kibiców, no to co, no to mogę tylko im podziękować. Cieszę się, że tylu ludzi za mną przyjeżdża do Lublina, tak samo szykują się dwa autobusy. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Powiedz proszę, nowa kategoria wtedy była jeszcze niepewnością, teraz już jest potwierdzona, że to jest coś, w czym ty się czujesz dobrze, w czym czujesz się pewnie. Nie musisz koncentrować się na czymś innym, jak tylko przygotowania do pojedynku. W międzyczasie stoczyłeś dwie walki mistrzowskie, dwie walki zwycięskie. Także to chyba jest jasny sygnał, że dobrym torem idziesz i w dobrym kierunku to zmierza. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego, że zmieniłem tą kategorię wagową. Moje życie się zmieniło, mogę spokojnie sobie zjeść przed treningiem, po treningu. To jest zupełnie inny styl trenowania. Dzięki temu czuję, że też rosnę w siłę, mam lepszą kondycję. No to była jedna z lepszych decyzji w ostatnich latach. Ja 9 lat trzymam kategorię 70 kg, a prawda jest taka, że ci zawodnicy w wadze 77, oni wcale nie są wyżsi wiele, czy tam w ogóle od tych 70. Walczyłem tak samo w poprzedniej kategorii z gośćmi, którzy mieli po 1,90 m wzrostu i teraz jest podobnie. A jeśli chodzi o dwie poprzednie walki, no to zawodnicy, z którymi się sprawdziłem i wygrałem, no to byli już, to była światówka czołowa, którzy walczyli dla Glory i innych znanych federacji na świecie, walczyli w Tajlandii. No jeden miał walk 85, drugi koło 70, także no jestem sprawdzony już w tej wadze. Ostatni pojedynek to było twoje bardzo głośne, spektakularne zwycięstwo. Pokazałeś, że mistrz cały czas rośnie w siłę. Mówiłeś o tej zmianie kategorii wagowej. Pojawił się problem. Zawodnika trzeba będzie dla ciebie zestawić, który stawi opór, bo w każdym pojedynku będziesz jako mistrz faworytem. Z racji tego, jak ostatnio ci się wiedzie i ile zwycięstw masz na koncie z rzędu, jesteś faworytem w pojedynku praktycznie z każdym, kto przyjedzie. Presja po twojej stronie, czy jeszcze tego nie odczuwamy? Mówimy o tym okresie w czasie przygotowań przed walką. Odczuwam tą presję, ale to jest taka presja, która motywuje. No ja chcę iść zwycięstwo za zwycięstwem, nie chcę gdzieś tutaj się potknąć i przegrać jakąś walkę. Cieszę się, że będę miał coraz mocniejszych zawodników i że dobieram się takich zawodników, którzy chcą się bić, nie patrzą tam gdzieś na decyzje sędziowskie, na punkty, na jakieś tam inne czynniki, tylko chcą iść do przodu i walczyć. Między innymi myślę, dlatego Dominik będzie walczył ze mną teraz. Pojawiłeś się w Poznaniu na gali, pokazałeś się, udzieliłeś wywiadu, porozmawiałeś przed kamerami Polsatu na wiele tematów. Mam wrażenie, że bardzo dobrze czujesz się w takim właśnie życiu socjalnym. Pokazać się wśród kibiców, na mediach społecznościowych, pokazać fragment swojego życia. Nie masz z tym problemu, nawet jak jesteś na wakacjach daleko w ciepłych krajach, żeby po prostu tego rąbka tajemnicy pokazać, jak żyje Łukasz Pawecki. No to jest moja praca. Ja myślę, że to jest praca każdego sportowca teraz. No świat idzie do przodu. Kiedyś to było tak, że sportowiec gdzieś był zamknięty na sali, robił swoją robotę, zdobywał jakiś puchar, medal, czy tam może pas i praktycznie nikt o tym nie wiedział, jakaś wzmianka w gazecie. Teraz trzeba wyjść naprzeciw, pokazać się ludziom, trzeba promować federację, w której się walczy, wtedy federacja promuje zawodnika. No to jest normalna sprawa. Myślę, że każdy zawodnik powinien to zrozumieć i iść tym torem.
Dzięki temu będziemy pokazywać innym ludziom, tacy, którzy nie trenują, że to życie sportowca jednak może być fajne, warto przyjść na te treningi, warto się zapisać do klubu, bo później może być fajnie. Nie, to nie jest tak, że zawodnik, który walczy, on ma gdzieś mieć cały czas pod górkę, że tylko ciężkie treningi, walka, spanie, jedzenie i tak dalej, bo to życie tak naprawdę zawodnika, no to jest kawał fajnie spędzonego czasu. Starsi zawodnicy, zawodnicy starszej daty mówią, że jak wyciągali kiedyś telefon, żeby nakręcić filmik, to cała reszta się śmiała, że ktoś gwiazdorzy i odleciał. Pytanie, czy Łukaszowi Pławeckiemu, krążącemu od zwycięstwa do zwycięstwa, grozi to, żeby w końcu gdzieś tam stracić koncentrację i pomyśleć troszeczkę za dużo na swój temat i gdzieś tam odlecieć, jak to mówi młodzież? Ja myślę, że nie, dlatego że ja też jestem tej starej daty, już mam 31, za niedługo 32 lata i też jestem z tych roczników, gdzie nie nagrywaliśmy siebie na treningach. Tak naprawdę to kilka lat temu dopiero gdzieś weszło do świadomości, że trzeba się pokazać, no ale jaka jest różnica między ludźmi, którzy pokazują się w knajpie, gdzie, nie wiem, piją alkohol, tańczą, wrzucają, to jest fajne, a nie fajne jest to, że ktoś trenuje na sali. No tak niektórzy myślą niestety, że ktoś, kto gdzieś tam afiszuje swoją obecność w mediach, to po prostu traci kontakt z rzeczywistością i myśli tylko o tym, o własnej promocji, a nie o jakości sportowej. W twoim wypadku idzie jedno z drugim, sport jest na pierwszym miejscu. Ostatnie pytanko odnośnie Dominika Zadory, zawodnik, któremu wiele osób wróży wiele dobrego w karierze. Ty na pewno też przyglądałeś się jego pojedynkom, śledziłeś bardziej lub nie jego karierę. Co byś powiedział na temat tego, jak on walczy, jak on do tego podchodzi? Co byś powiedział, bo jest młodszym od ciebie zawodnikiem o kilka lat, ale takim, który za te parę lat będzie chciał być w tym miejscu, w którym ty jesteś, czyli gdzieś tam rozdawać karty w polskich federacjach. Co mogę powiedzieć? Oglądałem jego walki. Widziałem, że też stawia na siłę, na jakąś taką bijatykę. No pnie się teraz do góry, no ale tak jak powiedziałeś, no, za kilka lat chciałby być w tym miejscu, co ja, więc no, nie będzie to, mam nadzieję, za miesiąc. Znaczy, no, jestem pewien, ale jeśli chodzi o jego podejście do treningów, do tego, co robi, no to jak najbardziej to szanuję. Słyszałem same dobre słowa od trenerów, zawodników. No myślę, że to będzie dobra walka, dobre zestawienie, dlatego że właśnie to nie będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie będzie walka, gdzie jeden będzie szedł do przodu, drugi będzie punktował, uciekał na boki, tylko pewno staniemy na środku klatki i pójdziemy na wymianę. Wymianę, ten kto będzie miał silniejszy cios, ten kto będzie miał więcej kibiców po swojej stronie, więcej szczęścia, więcej zdrowia, zwycięży i o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.